Cześć, tutaj Terenia TV. Witamy z jaskini w południowej Arizonie, a dokładniej z naszej łazienki. Ogólnie właśnie tak ona wygląda. To jest etap kolejny przystosowania jej do niepełnosprawności Tereski. Jak widać, zmiany są widoczne. Jest dzisiaj niedziela, nic się nie dzieje, zatem ja wyruszam w drogę, żeby pojeździć trochę dla Tereski. A Tereska oczywiście byczy się, jak to na nią przystało, u cioci i bardzo dobrze do dzieła. Plan jest prosty. Wdrapać się na górę najwyższą tutaj w okolicy Wrocławia. Ślęże, objechać ją dookoła i wrócić. Jest góra, na którą będę się wspinał. Tak wygląda, jeszcze mi do niej trochę brakuje. Mamy 30 stopni. Ale co tam? Na Instagramie jest popularny post: Polska jest piękna. Ja uważam, że jak się zjedzie z tych głównych autostrad i dróg, to Polska jest cholernie piękna. Zobaczmy, jak pięknie, pomarańczowo. Mamy dzisiaj niedzielę, więc jest duża szansa, że na trasie spotkam bardzo wielu minimalistycznych rowerzystów. To tacy, którym niewiele trzeba. Wystarczą dwa kółka, rama, kierownica, klapeczki, spodeneczki i właściwie nic więcej. Jeżdżą na bardzo krótkich trasach, dość dynamicznie. Do najbliższego spożywczego i z powrotem. Jak się uda, to spróbuję wam pokazać obie. No i tak właśnie z etapu nizinnego zaczynam etap górski. Góra przede mną, zaczyna się podjazd. To już jakiś czas drałuję pod górę, 7% nachylenia. Zawsze jest przy takiej jeździe, że podjazd dłuży się i dłuży, a zjeżdża się kilka. Z jednej strony Ślęża, a z drugiej piękny widok na Karkonosze. Witam, krótka przerwa. Przerwy są ważne. Czasami trzeba zjechać z pięknej asfaltowej drogi, żeby taką piękną trasę sobie pojechać. Obok mnie, tam za mną właściwie teraz już Kotlina Kłodzka i tam nie wiem, czy widać będzie jakieś góry w oddali.
tamtej strony Ślęża, którą minąłem, a tu za moimi plecami podobno jest Strzelin, do którego tą drogą będę zmierzał. Jest szosa. W końcu jakaś szosa. So please stop teasing and keep getting upset.